Hej, hej! Jeśli jesteście gotowi i psychicznie, i fizycznie, to przedstawiam wam kolejne 5 ciekawostek o Vaderze i o jego zbroi. No, zwłaszcza o zbroi. Oczywiście, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to koniecznie powinniście to nadrobić. Po prawej stronie jest karta, która was tam pokieruje. Od razu powiem też, żebyście zafollowowali Instagrama, a teraz zajmijmy się już Mrocznym Lordem. No, nie możemy dać mu czekać, prawda? Ciekawostka numer 1. Za projekt zbroi Vadera odpowiada oczywiście Ralph McQuarrie, który stworzył koncept różniący się częściowo od finalnej wersji ukazanej w filmie. W wizji McQuarriego hełm był bardziej podłużny, a przód twarzy wysunięty w stosunku do reszty głowy. Innym elementem, który uległ zmianie, był także pozbawiony guzików tors i dwuczęściowa peleryna. Taki wygląd czyniłby z Vadera osobę wyglądającą bardziej dziko i przypominającą agresywnego zabójcę. Lucas zdecydował się zmienić jego zbroję tak, aby w pierwszej kolejności była bardziej przerażająca i bardziej mroczna. Ciekawostka numer 2. Innym elementem, który kilkukrotnie ulegał zmianie podczas produkcji, były soczewki umieszczone w hełmie. W Nowej Nadziei miały one czerwony odcień, co potwierdzała dodatkowo adaptacja powieściowa filmu. W kolejnych dwóch częściach trylogii przybrały one jednak kolor zmierzający ku czerni. Wersje te potwierdziły Wojny Klonów i Zemsta Sithów, choć nie w całości. Serial Rebelianci pokazał soczewki w wersji bordowej. Z kolei jeśli w Zemście Sithów popatrzycie tylko na scenę zakładania hełmu Anakinowi, to także zobaczycie, że czerwona barwa soczewek jest z powodu wyświetlanego na nich obrazu. Wisienką na torcie jest natomiast Łotr 1, w którym oczy Sitha są wyraźnie czerwone. Wszystkie te nieścisłości wyjaśniono w przewodniku ilustrowanym do Łotra, gdzie podano, że soczewki zmieniały kolor zależnie od warunków. Ciekawostka numer 3. Kiedyś Electronic Arts tłumaczyło brak wsparcia modów w Battlefroncie tym, że no nie powinien się pojawić na przykład różowy Darth Vader. To by było przecież no niekanoniczne. No ale, nie wiem czy wiecie, był biały Vader. Kiedyś pojawił się komiks Infinities Return of the Jedi, który był niekanoniczny już za czasów starego kanonu. Wiem, skomplikowane to trochę. Po prostu nie należał do kanonu, nawet wtedy, kiedy legendy były jeszcze oficjalnym kanonie. W przedstawionej tam historii Lord Vader przechodzi na jasną stronę mocy. No a jaki jest najłatwiejszy sposób na pokazanie, że stał się od tej pory dobry? Przemalowanie jego zbroi. Tak, w komiksie możemy zobaczyć białego Vadera. Ciekawostka numer 4. Za zmodulowany głos Vadera również odpowiadał pancerz. Anakin miał bowiem tak bardzo spalone struny głosowe, że początkowo nie potrafił artykułować słów w sposób umożliwiający zrozumienie. System pancerza zmieniał jednak całkowicie barwę i dodawał mu mechaniczne brzmienie. No i nie oszukujmy się, brzmiał naprawdę strasznie i złowrogo. Przed śmiercią, w momencie kiedy Luke zdjął jego hełm, był jednak w stanie wymówić kilka słów. Innym dźwiękiem, który powodował pancerz, był słynny oddech Vadera. Wynikał on z aparatury wspomagającej oddychanie, przez którą każdy wdech i wydech dało się wyraźnie słyszeć. Ciekawostka numer 5. No i oczywiście pozostaje pytanie, podobne trochę do tego z poprzedniego odcinka. Co jadł Vader, a co za tym idzie, jak się wypróżniał? Zacznijmy od tego, że Mroczny Lord dbał o swój wizerunek i nigdy nie jadł ani nie pił w obecności innych. Po pierwsze, chciał, aby postrzegano go jako, no nie wiem, nadludzkiego, a pokazanie, że się je i pije, sprawiałoby, że Vader wyglądałby bardziej ludzko. Nawet Obi-Wan powiedział o nim, że to bardziej maszyna niż człowiek. Vader dbał o to, żeby być właśnie tak postrzeganym. W scenie w Imperium kontratakuje, kiedy zaprasza Hana i Leję i Chewiego do stołu, z adaptacji książkowej wiemy, że Mroczny Lord nic nie zjadł ani nie wypił. Kolejna rzecz. Vader miał możliwość przyjmowania normalnych posiłków, ale tylko w swojej komorze hiperbarycznej, no bo musiał do tego zdjąć hełm. Nie stracił możliwości żucia czy przełykania. W scenach w Powrocie Jedi, tam gdzie Palpatine razi go piorunami, widzimy jakby prześwietlenie Vadera, no i widzimy, że jego zęby są na miejscu. Jedzenie sprawiało mu problem i nie było łatwe. Ciekawe, czy kiedykolwiek zjadł jeszcze gruszkę, czy ten owoc kojarzył mu się już tylko z Padme. Poza tym, Vader mógł się odżywiać płynną papką i mógł to robić w każdej chwili przez rurkę w hełmie. Ciekawe, czy podjadał w trakcie walki z Obi-Wanem. Pod chestplate'em miał wszczepiony worek z pastą odżywczą, która ponoć smakowała paskudnie. Pasta nazywała się RepMed.
Zbiornik był uzupełniany na życzenie lub co miesiąc podczas przeglądu pancerza. Vader dodatkowo zażyczył sobie, aby dodatkowy system odżywiania dożylnego został zamontowany. Ten system dostarczał mu witaminy i minerały i generalnie był bardzo odżywczy. Skoro Vader coś tam przyswajał, to także musiał jakoś wydalać. Zatem miał system zbierania odchodów i recyklingu oraz cewnik. Były one czyszczone albo przez automaty, albo podczas konserwacji. Być może wtedy, kiedy sam Vader unosił się w zbiorniku z baktą. O dziwo, więcej, no głównie z legend, wiemy o jedzeniu Vadera niż o czynności wykonywanej drugą stroną przewodu pokarmowego, ale mamy miejsce do domysłów. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę pod filmem i o subie i dzwoneczku. No i dajcie znać, czy chcielibyście kolejny odcinek z ciekawostkami o Vaderze i jego zbroi. Uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.